Witam, tutaj Etytmy. Mamy dzisiaj spotkanie wywiadowcze. Promuję swoją płytę najnowszą Zamach na przeciętność i zrobiliśmy taką hecę, że ludzie zadawali pytania mailem, nie dziennikarze, nie moi współpracownicy, tylko moi odbiorcy. Wybraliśmy z nich tak zwany best of. No i zobaczymy, może ktoś mnie zagnie, może będzie jakaś kontrowersja, jestem gotowy na każde starcie. A poza tym, eventem na dzisiejszy dzień jest trzeźwość. Sam nie mogę w to wierzyć. Także zobaczmy, jak to wyjdzie. Zapraszam. To nie jest chyba moda specjalnie, to oglądanie amerykańskich seriali. Jako dziecko przełomu systemów musiały mnie te seriale jakoś inspirować. Columbo, Kojak, Dr. House i taki plus dla tego, kto kojarzy, był taki serial, nazywał się Dream On, Życie jak sen, z takim gościem, który miał, jego postać nazywa się Martin Tupper, w każdym odcinku coś dupczył, no było ekstra. I Gigi La Trotola, i Tsubasa, tak, seriale, tylko te dobre, Drew Carey Show. Nie wypieram się tego. Bywa, że serial po prostu jest dobrą, fajną, krótkometrażową formą rozrywki. Tak. Devin the Dude. Zapamiętajcie tę ksywę. To jest raper, który mnie inspiruje od swojej pierwszej płyty. Dlatego, że swobodnie łączy śpiew i rap, jeżeli chodzi o formę. To jest bardzo nowatorskie, śpiewa tak jak nikt inny, rapuje też niesamowitym flow. Niektórzy przeciwnicy Devina mówią, że on zamula, ale jego siła tkwi w spokoju. A jeżeli chodzi o teksty, to Devin jest jednym z niewielu amerykańskich raperów, którzy potrafią obśmiać się z siebie, ze swoich nałogów, z tego, że czasem umawia się z brzydkimi kobietami, bo z braku laków po prostu musi zająć się takimi. No i to jest ten poziom szczerości, na który Ameryka i całe to oparcie na sukces, opowiadanie o sukcesie, sukces, sukces, sukces i całe to amerykańskie myślenie po prostu nie była gotowa, dlatego Devin the Dude, mimo że nagrał dużo kawałków od Jay-Z, Nasa i Dr. Dre po Scarface'a, jakoś specjalnie w Stanach się nie przyjął, natomiast dla mnie jest jakimś rodzaju idola, mówię, jak kiedykolwiek przyjdzie do Polski, to zapłacę każdy hajs za bilet na jego koncert. Devin the Dude. Nowa jakość w rapie. Od 97 do dziś. Zacznę od... Dwa. Jestem po prostu irytującym, non-stop, przypieprzającym się o coś, cholerykiem. No i staram się panować nad tą cechą. Nie jest to proste, uwierzcie mi. Tak. Mam też zbyt wygórowane ambicje chyba wobec siebie i czasem przeszkadza mi to w swobodnym tworzeniu, czasami za dużo o tym myślę. A ze swoją największą zaletą uważam to, że dla mnie najważniejszy jest rozwój i chciałbym, żeby tak zostało. Mam nadzieję, że nie nadejdzie taki dzień, kiedy to się skończy. Tak, nie chciałbym, żeby kobiety, alkohol, jakiekolwiek inne używki, kiedykolwiek tak namieszały mi w głowie, żebym sobie pomyślał, tak, to już mogę teraz zrobić taki sam album jak Zamach na przeciętność, albo taki sam album jak Alkopoligamia i wszyscy i tak to kupią. Nie, dla mnie najważniejszy jest rozwój. To jest zaletą. A jaka cecha irytuje mnie u innych? No, macie wolne pół godziny? Irytuje mnie konformizm, irytuje mnie obieranie najprostszych dróg, irytuje mnie rezygnacja z marzeń, irytuje mnie snobizm. Tak. Ale no naprawdę, to taka lista jeszcze, także może przestanę narzekać i przejdziemy do czegoś bardziej optymistycznego.
jednej strony fatalnie, bo no, ta nauka naprawdę spędzała mi dużo snu z powiek i nerwów, głównie po to, żeby nie zawieść oczekiwań wobec mnie. A z drugiej strony wspominam nieźle, bo jednak nie było to liceum, w którym specjalnie jakoś trzeba się było mega przemęcać. Chodziłem do naprawdę nie pierwszej klasy liceum na Wiśniowej, pozdrawiam. No i wszystkie najebki, miłostki, romanse, dziewczyny siedzące przede mną na nudnych lekcjach, które wystawały stringi. To są takie pojedyncze flashbacki, które wspominam nieźle. Natomiast wszystkie te nerwy i to, czy zdam i tak dalej, i ta presja, która jakoś tam na mnie była, zrobiła ze mnie nerwowego człowieka. Także nie potrafiłem też tak do końca tej szkoły olać, nie chciałem zrobić tego ze względu na moich bliskich. No a dzisiaj wiem, że przede wszystkim trzeba chcieć, trzeba wiedzieć, co się chce w życiu robić, a nie stukać te oceny, stukać te oceny i myślę, że potem cała reszta twojego życia sama jakoś się ułoży. To tak nie jest i to już wiem. Udało mi się skończyć szkołę średnią, prześlizgując się. No i spoko, no. Błogosławię każdy dzień, kiedy nie muszę wstawać o 6.30. Zamachta Janaka jest, szczególnie pierwsza zwrotka, stuprocentową prawdą. Reszta to jest jakby realizacja fantazji na temat zbrodni doskonałej i na temat zemsty jako takiej. Zemsta zawsze była ciekawym tematem, jeżeli chodzi o sztukę, czy to filmy, czy książki. Także ja też chciałem się z tym zmierzyć. No i chciałem zmierzyć się ze zbrodnią doskonałą, no. Tylko w teorii. Myślę sobie, że większość z nich to udane klipy. Bardzo lubię pierwszy klip, gdzie po prostu w ostatniej klasie liceum zostałem wciągnięty w polski show biznesik hip-hopowy. Widać, jak się wtedy nosiłem. Cały czas mam tę czarną kurtkę. Niestety nie mam już tych butów, to były dobre oldschoolowe boki. No i patrzę na nie, na większość z nich patrzę przychylnym okiem, z uśmiechem, ale bez jakiejś nienawiści, ani do filmowców, ani do tego, co sobą wtedy reprezentowałem, czy jak wyglądałem. Alko poligamia co? Ta strona miała być odnowiona nieco wcześniej. Nasza wina, nasza bardzo wielka wina. Ale też zdecydowaliśmy się, że po prostu musieliśmy wybrać odpowiednią ekipę, która nam zrobi tę stronę. W zasadzie już ją wybraliśmy. Będzie to uważnie doświadczona ekipa, jeżeli chodzi o robienie kozackich stron. W związku z czym wiążemy duże nadzieje z tym. I no, zapewniam wam, że przez to opóźnienie ta strona będzie naprawdę rozpierniczać. Także trochę jeszcze cierpliwości. My też już jej mamy niewiele, ale to jeszcze trochę, tak, parę tygodni, miesiąc. Sorry. Tak, całe szczęście dołączają młodsi słuchacze. Cieszy mnie to, że mimo tego, że się starzeję, nie jestem jakimś dziadem, który jest w stanie nagrywać muzykę tylko dla ludzi w swoim wieku i tylko ci ludzie mogą się z nią utożsamiać. Także bardzo mnie to cieszy. Ten kawałek jest taki światopoglądowo określony i cieszy mnie to, że młodzi ludzie mają podobne zajawki. Nie są wczuci tylko w konsumpcjonizm, gadżety.